Halo, halo. Dzień dobry. Witam serdecznie słuchaczy Radia Głos Literacki i zapraszam na poezję z dedykacją. Dzisiejszą audycję chciałam poświęcić zapowiedzi, a także wszelkim informacjom związanym z festiwalem Literatura do Poznania. Jest to druga edycja festiwalu, która w tym roku już ma znamiony festiwalu międzynarodowego i odbywa się pod honorowym patronatem prezydenta miasta Poznania. A także wśród partnerów i patronów medialnych jest Radio Głos Literacki. Proszę Państwa, chciałam serdecznie zaprosić, jak wskazuje tytuł festiwalu, właśnie do Poznania, żeby poznawać literaturę, pisarzy, poetów związanych z organizatorem tego festiwalu, mianowicie Stowarzyszeniem Pisarzy Polskich, Oddział Wielkopolski w Poznaniu, któremu mam zaszczyt prezesować i organizować ten festiwal przy wsparciu członków zarządu Dawida Junga i Igora Frendera, a także wielu innych osób, które mi tutaj motywują, podpowiadają pomysły, załatwiają jakieś rzeczy, także, bo to jest mnóstwo spraw do ogarnięcia. Także serdecznie pozdrawiam na przykład Kasię Michalewską, Szymona Kantorskiego, także Ewę Olejarz, Anię Nowaczyńską oraz Anię Błasiak, a przede wszystkim Margo Południak, która zajęła się stroną graficzną tego festiwalu. Proszę Państwa, jeżeli chcecie porozmawiać o swoich tekstach z literaturoznawczynią, a będzie to pani profesor Elżbieta Juszczak. Jeżeli chcecie się zmierzyć w turnieju jednego wiersza, a będziemy walczyć o statuetkę imienia Kazimierza Rafalika, a takim szanownym jury będzie Agnieszka Zofia Warzecha, Szymon Kantorski i Katarzyna Michalewska. Bardzo przepraszam. Jeżeli Państwo będziecie chcieli się dowiedzieć więcej o frazeologii, to zapraszam na wykład profesora Piotra Milnera Nieckowskiego. Jeżeli będziecie chcieli porozmawiać o kulturze i jej wpływie również i reakcjach na współczesne kryzysy, a tych kryzysów mamy mnóstwo i możemy to rozpatrywać z różnych punktów widzenia, będzie to panel dyskusyjny. Jeżeli chcecie posłuchać o ekfrazach, wizualizacjach, pooglądać etiudy filmowe, a także posłuchać o granicy słowa, o przekraczaniu jej, jak również o języku obrazu, no też będą troszeczkę inne odcienie, bo wspomnienia wojenne czy coś, co każdemu z nas jest bliskie, czyli emocjonalne splamienia. Proszę Państwa, taką perełką naszego festiwalu będzie również wernisaż, czyli Galeria SPP, a kuratorką tych wystaw będzie Roma Cegielna-Szczuraszek. Będzie również można korzystać i słuchać poezji, a korzystać z Hyde Parków, żeby się również zaprezentować, czy uczestniczyć na przykład w takim spotkaniu trzech pokoleń. Po prostu jest to miejsce, że jeżeli ktoś z Państwa będzie miał coś do powiedzenia, coś do zaprezentowania, a jednocześnie jest sympatykiem słowa pisanego, mówionego, bo nie da się ukryć, że taką perełką jest również prezentacja dramatu Igora Frendera i będzie ona czytana przez aktorów Teatru Polskiego. No to zapraszam.
Również odbędą się promocje książek tłumaczonych na język ukraiński, niemiecki, angielski, niderlandzki. Będziemy mieli przedstawiciela tutaj Białorusi. Proszę Państwa, a to wszystko się będzie działo zarówno w Bibliotece Raczyńskich, będzie się działo na Uniwersytecie Artystycznym imienia Magdaleny Abakanowicz, w socjalklubie SARP, w pracowni Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego, na rozbracie, a także będzie możliwość korzystania z takich mini targów książki, gdyż uczestnicy festiwalu, a także serie wydawnicze związane tutaj ze Stowarzyszeniem Pisarzy Polskich, jak również z współpartnerami, czyli Fundacją Otwartych na Twórczość Fond i Zeszyty Poetyckie, będzie można zakupić książki w księgarni Arsenał na Starym Rynku. Co jeszcze? Może czas tutaj również przedstawić Państwu aktualnie partnerów festiwalu. To są miejsca, które już wcześniej wymieniłam, czyli Biblioteka Raczyńskich, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Uniwersytet właśnie, pracownia, ale zaliczamy do naszych partnerów i duże wsparcie otrzymujemy z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, filia w Kaliszu, Zeszyty Poetyckie, jak również poznańska grupa SARP, grupa literyczna na Krechę, Stowarzyszenie LTZ, wszyscy wiemy, Laska Sindera, a także Księgarnia Antykwariat Choć Pogadać, czy Klub Literacki Dąbrówka. Wsparciem swoim również obdarza nas Wielkopolska Izba Gospodarcza, czy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Monika Sikorska i Karol Sikorski. I oczywiście powinnam wymienić tutaj szkoły podstawowe, a przede wszystkim szkołę podstawową numer 28 imienia Karola Makuszyńskiego w Poznaniu, która po raz drugi będzie tutaj przyjmowała naszych pisarzy i poetów na lekcje literackie, a sprawę pilotuje Sara Ratajcza, którą serdecznie pozdrawiamy. Proszę Państwa, po prostu będzie się działo i mam nadzieję, że wszelkie relacje, informacje będzie można również zasięgnąć z takich patronatów jak Radio Afera, czy właśnie wspomniane Radio Głos Literacki, w którym prezentuję Państwu to, co się będzie działo. Również Studio Londyn, Radio Wnet, czy Kuźnia Literacka, Zeszyty Poetyckie, Kwartalnik Fraza, Protokół Kulturalny, Wirtualny Wydawca, Bilet do Kultury i Pierwsza Stolica. Nasz festiwal rozpocznie takie po prostu informacyjne, ciekawe wydarzenie w stylu performance na ulicy Poznania. Mianowicie będziemy informować o festiwalu, rozdawać pocztówki z akcji Ludzie wiersze piszą, czyli pocztówki z wierszami, a podjęli się tego koledzy poeci Jędrzej Kaczmarek, Paweł Zwierzyński i Mariusz Wesołowski. Znana Państwu, a jak nie, to polecam ich tutaj działania i pomysły jako Laska z Tindera. I będzie to taka forma przystań na poezję, a oni będą kurierami poezji na rowerach. Będzie to miało miejsce we wtorek, gdyż nasz festiwal się zaczyna od 24 września do 29 września. Będzie trwał 6 dni i właśnie we wtorek po godzinie 15:30, może do 16:30, zależy jak koledzy tutaj sobie to zaplanują, będzie można takie pocztówki w Poznaniu otrzymać. No, przede wszystkim tutaj wskazałam miejsca jako Stary Rynek, czy Plac Wolności, albo Plac Wielkopolski, chociażby dlatego, że jest blisko,
do Uniwersytetu Artystycznego imienia Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, gdzie w budynku 28 H, to znaczy na Alei Marcinkowskiego 28 w budynku H w sali pierwszej o godzinie 16:30 będzie rozpoczęcie festiwalu. I to rozpoczęcie zaczynamy spotkaniem, które poprowadzi pan Piotr Grzywacz z Teresą Tomsią pod hasłem Szkic do portretu, ekfrazy i odczytania wraz z tekstami i z komentarzem krytyczno-literackim. Ikonografią do tego spotkania będzie Franciszek Starowiejski, Michał Milberger, Paweł Jocz, Artur Majka, Jacek Soliński. I może tutaj jest taka chwila właśnie, żebym Państwu coś więcej może o pani Teresie Tomsie powiedziała, czy przeczytała kilka jej wierszy z ostatniego tomu W znikającym ogrodzie, który był nominowany do Nagrody Poetyckiej Orfeusz, Nagrody Poetyckiej imienia Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. To jest nagroda, która została utworzona w 2011 roku z inicjatywy Wojciecha Kasa, dyrektora Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu. Także mamy tutaj w naszym gronie Stowarzyszenia Pisarzy Polskich poetkę nominowaną i chciałam z tego tomu przeczytać wiersz, który jest dedykowany właśnie Arturowi Majce. Warstwami kładł na płótnie farbę, niczym kojący balsam z bandażem na zranione ciało. Niebieskie drżało o brzasku, zanim się w świetle ukazało, z labiryntu kresek odwijało się białą smugą cienia, ledwo widoczne zza zasłony. Jaśniało. I wtedy ujrzał w pełni, że się dokonało. Nazajutrz do pracowni udał się z przyjacielem. I ten oniemiał, gdy żywe powstawało z jego tchnienia. Wiersz był napisany 2 kwietnia 2022 roku. Kolejnym wierszem, który chciałam Państwu zaprezentować, jest wiersz dedykowany Markowi Wittbrodtowi. Napisany w Paryżu i w Poznaniu w październiku w 1997 roku. Jeśli są jasne noce, jeśli są jasne noce mimo ciemnych dni i po burzy niebo nasycone błękitem, światłem łagodnie wnika w nasze oczy, brązowiejąc w nich, tężejąc w obraz, w pamięć, a ciepły wiatr osusza wilgotne cienie, które zbłądzimy. Przytułek znajdując w nas, jeśli otwiera się jeszcze jedno spojrzenie w dal, w przestrzeń, bez znaku, chociaż żal po stracie, smutek. Może wtedy nasza podróż nie skończy się jutro, będzie wciąż istnieć, dłużej od nas trwać. Tak, mój ulubiony szelest kartek, gdyż mam tutaj jeszcze, szukam wiersza, może jednego, ale są wszystkie dosyć długie. Może przeczytam taki wiersz, nie patrząc pod nogi, pamięci Michała Milbergera. Wiersz z 18 grudnia 2022 roku. Już tyle lat, a uporczywie zaświadczam, że jesteś. Dawno pogrzebany, nigdy jednak nie zostałeś pożegnany na zawsze, dopóki żyję. Trwasz ze mną, aż serce przemieni się w zimny kamyk złożony na płycie nagrobnej. Za oknem szron pobłyskuje na gałęziach świerku.
jakby ktoś rysował nieskończoną kreskę. Niedzielny poranek bywa czułym oczekiwaniem na słowo rzeźbione w wyobraźni samotnego człowieka. Wiedzą o tym poszukiwacze spełnień nieoczywistych i nadziei jaśniejącej w błysku latarki na obraz lub podobieństwo. Błądzisz w chmurach, zmierzając wciąż ku pracowni przy Rue Bornome. Uśmiechasz się do figurek z szarej gliny, przyjaciół i marzeń. Idziesz zwolna, rozświetlony, z uniesioną głową, nie patrząc pod nogi. Proszę Państwa, o właśnie, mam jeszcze tutaj taką piękną zakładkę do tej książki, która jest bardzo tutaj ciekawa, jak wspominałam Państwu również właśnie, że nominowana pani Teresy Tomsi, poetki, eseistki, animatorki kultury, autorki pieśni, scenariuszy, również polonistki. Prowadziła klub piosenki literackiej Szary Orfeusz, wydała śpiewniki, balada o poetach. Jest absolwentką UAM i studium reżyserii. Uczestniczyła w ruchu teatralnym. Biogram jest dosyć długi, także pozwolę sobie tylko tyle tutaj wspomnieć. Oczywiście za osiągnięcia artystyczne i projekty kulturotwórcze została uhonorowana brązową Glorią Artis w 2007 roku i Nagrodą Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w 2011 roku. Za upowszechnianie prawdy historii medalem imienia Witolda Celichowskiego nadawanym przez wojewodę wielkopolskim w 2015 roku. Portrety poetki rysowali graficy Paweł Jocz, Franciszek Starowiejski, Tadeusz Badowski. W Paryżu pozowała do ostatniej rzeźby Michała Milbergera, figurka. Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. No, z dużym sentymentem również darzę ten tom wierszy, gdyż otrzymałam go właśnie rok temu podczas edycji pierwszego Festiwalu Literatura do Poznania. Z taką piękną dedykacją dla mnie, że serdecznie dla Łucji Ludzińskiej, która w Ogrodzie Sztuk jest różą piękną i dzielną na tym pierwszym festiwalu. Proszę Państwa, tak, troszeczkę prywaty musiało być, ale już przechodzę do programu Festiwalu Literatura do Poznania i kolejnym spotkaniem właśnie w tym pierwszym dniu festiwalowym będzie również spotkanie z panem Mariuszem Olbromskim. Spotkanie będzie dotyczyło opowieści o kresach w kontekście twórczości Melchiora Wańkowicza, jak również promocja publikacji kresowa Bałagułka, dialogów dotyczących wydarzeń i faktów dziejących się we współcześnie na Ukrainie, jak również i w przeszłości. Ja mam przed sobą tom Mariusza Olbromskiego, który został wydany właśnie w tym roku. Również mam piękną dedykację z prośbą o czytanie tych wierszy z sercem. A serce trzeba mieć wielkie, żeby napisać taki tom, który ukazał się w tłumaczeniu polsko-ukraińskim. Tłumaczyła go Wera Meniuk, a ilustrację do tego tomu wykonał Olek Horyszczenko, który jest artystą kijowskim, a książka ma tytuł Przeminą dymy, rozkwitną róże i są to wiersze o walczącej Ukrainie, traktowane jako sejsmograf serca i pełnej empatii reakcji na tragedię wojny za wschodnią granicę. Większość utworów jest opatrzona datami, tworzy swoisty dziennik miłości, oporu, cierpienia. Jest to przejmujący zapis. Ja z tego tomu, żeby po prostu Państwa również zachęcić do spotkania z panem Mariuszem Olbromskim, który będzie z nami tutaj przez cały czas festiwalowy, a przyjeżdża z Warszawy, ja przeczytam jego wiersz z tego tomu Pod Pałacem Kultury, który został napisany 17 sierpnia 2022 roku. I jest dedykowane Sergiejowi Żadanowi.
Zapada zmierzch, dogasa słońca żar. Poeta dziś w stolicy mówi o Charkowie, o tym, jak nocą widzi z wysokiego bloku, kiedy po tamtej bliskiej granic stronie tryskają rakiety, lecą, mało czasu, ryk syren, schody, bieg do schronu, huk. I znów ktoś ginie, jakiś cywil ranny jęczy, lecz rano życie toczy się na nowo. Działają sklepy na podwórkach dzieci, chociaż opodal jeszcze nadal gruzy płoną. I czyta wiersze w rytmie i natchnieniu, w bólu, miłości, grozie i w pokorze. Powtarza czasem strofy jak zaklęcia i bije słowem, głosu dźwiękiem w mury Jerycha tłucze. I wie, że runą wcześniej albo później z tego natężenia odbicia wielu serc złączonych. Trochę dokładnie podchodzę do tego programu. Na pewno będzie niezbędna kolejna audycja, chociażby po to, żeby poczytać wiersze uczestników naszego festiwalu. A tutaj następnym spotkaniem będzie spotkanie z Krzysztofem Szymoniakiem, pisarzem, literatem, poetą, który nas wprowadzi właściwie do tematu antologii, meandrując po tych antologiach pod hasłem takiego rozliczenia, podsumowania poznańskich antologii poetyckich, które zostały wydane po roku 1945 na tle antologistyki krajowej. Będzie to bardzo ciekawy wykład i ciekawa refleksja, serdecznie polecam. A po tym spotkaniu będzie kolejne dotyczące właśnie antologii, które przez Krzysztofa Szymoniaka zostały uważane jako wyjątkowe i takie, które dawno nie podsumowywały twórczości poetyckiej poetów związanych ze Stowarzyszeniem Pisarzy Polskich Oddział Wielkopolski. I dotyczy to antologii wydanej rok temu, Kto wam pozwolił tak pięknie żyć? Jak również antologii Czas pojąć ten świat. Te antologie ukazały się pod redakcją ostatnia Teresy Tomsi, a ta wcześniej pod moją redakcją Łucji Dudzińskiej i Dawida Junga. Uczestniczyć będzie w tym spotkaniu tłumaczka Switłana Bresławska oraz będziemy słuchać poetów, którzy swoje wiersze w tych antologiach pomieścili. Następnego dnia również czeka nas mnóstwo wrażeń, mianowicie 25 września 2024 roku w pracowni Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego na ulicy Wronieckiej 14. Proszę zapamiętać, że od godziny 17.30 Anna Kokot-Nowak będzie prezentowała swoją książkę Korepetycje z wojny albo projekt książki jeszcze, bo czekamy na jej wydanie i rozmowy z seniorami. Jest to spotkanie, które również powinno skupić środowisko senioralne, jak również zainteresować młodzież historią. A promocja książki dotyczy projektu literackiego dotyczącego traumy transgeneracyjnej jako zbiór esejów na bazie rozmów z seniorami. Był to projekt w ramach stypendium Urzędu Miasta Poznania, a zadawane pytania przez Anię Kokot dotyczyły tego, czy trwająca już w tej chwili od ponad 2-3 lat wojna rosyjsko-ukraińska przypomina traumatyczne wspomnienia czasów II wojny światowej. I jak obecna stresogenna atmosfera uwalnia ukryte odtąd w pamięci wspomnienia, opowieści, czy nawiązuje właśnie do okresu wojny II wojny światowej 1939-1945. I ten temat właśnie porusza
antologia, która ukazała się w tłumaczeniu polsko-niemieckim i niemiecko-polskim, gdyż jest to projekt doktora Heinricha von der Haar, który przyjedzie do nas z Niemiec. I to jest tytuł antologii Dzieciństwo w Polsce, Kindheit in Deutschland. A w tej promocji antologii będzie uczestniczyła Bożena Bobadyga z Krakowa, ja i Marek Czuku z Łodzi. Zapraszamy jeszcze innych uczestników oczywiście, gdyż jest to dosyć ciekawe wydarzenie, zarówno literacko-społeczne. Przypominam, że ta antologia została wznowiona bodajże rok temu. Się ukazała nowa edycja tej antologii wraz z dołączeniem wierszy stawki, czyli takich prezentacji wierszy i opowiadań z antologii, które były prezentowane w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu, jak również w Bibliotece w Łodzi. A cała główna promocja wokół tej książki odbywała się bodajże w 2016 roku i odbyło się wtedy 20 spotkań promocyjnych, 10 po stronie niemieckiej i 10 takich spotkań literackich po stronie polskiej, w której tutaj aktywnie uczestniczyłam. Przesłaniem tej antologii jest dążenie do wzajemnego zrozumienia, do próby artystycznego rozliczenia się z przeżytych w dzieciństwie presji wynikających z traumy właśnie II wojny światowej, dramatów naszych ojców, wujków. Literatura miała pomóc w przezwyciężaniu bólu związanego z utratą bliskich albo ojczyzny oraz jest takim jakby zapisem przemian społecznych, socjalnych, ideologicznych. Także jest to bardzo pojemnościowy projekt. Na pewno wiele osób może zainteresować. Proszę przekazywać informacje dalej i proszę po prostu śledzić nasz program również na Facebooku, na profilu Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Sądzę, że program naszego wydarzenia będzie również tutaj zalinkowany na stronie Radia Głos Literacki, który objął nasz festiwal patronatem medialnym. Przerywnik taki muzyczny podczas tego dnia zapewni nam Filip Tomder. Bardzo mu dziękujemy. I przechodzimy do czwartku, 26 września. Będzie się działo w Bibliotece Uniwersyteckiej na ulicy Franciszka Ratajczaka 38-40, to wiemy, w Czytelni Nowej oraz obok w galerii. I tutaj, tak jak zapowiadałam wcześniej, bardzo wyjątkowe wydarzenie o godzinie 16:30, mianowicie wernisaż i galeria SPP, czyli Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Tytułem tej wystawy jest Przemijanie, a kuratorem jest Romana Cygielna-Szczuraszek. Artyści biorący udział w tej wystawie to Magdalena Czaja, Dagmara Kacperowska, Jakub Godziszewski, Klaudia Majdowska, Beata Paziewska, Wioleta Tarka, Szymon Wasielak, Barbara Zabłocka, Marta Zygmunt. Założeniem wystawy jest połączenie sztuk wizualnych ze sztuką słowa. Artyści, plastycy mają odnieść się do hasła przewodniego i do wystawy właśnie Przemijanie. Natomiast poeci należący do Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich przedstawią tematycznie utwory. Wiersze zostaną oprawione w ramki i znajdą się pod pracami plastycznymi, a będą to obrazy olejne, akrylowe, będą też rysunki albo kolaże. Drugą część takiej wystawy, która będzie początkiem cyklu planowanym do realizacji również na kolejne lata, to dotyczy inicjatywy poznańskiego malarza i rysownika Ryszarda Zdunka, ale być może ktoś inny przejmie tutaj pałeczkę albo będzie wspierał jego działania.
gdyż będą tworzone portrety wszystkich członków Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. I teraz zostaną zaprezentowane kilka portretów. Tutaj w tajemnicy mogę Państwu zdradzić, że będą to portrety członków zarządu, i no, wśród których również się znajdzie mój portret, a kto należy do takiego ścisłego naszego zarządu, no właśnie, prócz mnie jeszcze Dawid Jung, Igor Frender, ale również członkami, i my pełnimy funkcję tutaj prezesów, wiceprezesów, sekretarza, ale również członkami zarządu jest Dagmara Kacperowska, Elżbieta Juszczak i Czesław Markiewicz. Trzecia część wystawy będzie umieszczona w gablotach i będzie dotyczyła, uwaga proszę Państwa, to już są naprawdę perełki, to jest rarytas, oryginalne fotoalbumy artystów okresu międzywojennego i rękopisy literackie Eugenii Kobylińskiej-Masiejewskiej, a wszystko będzie pochodziło ze zbiorów prywatnych pana Leonarda Rosadzińskiego. Bardzo polecam tutaj Państwu ten temat. Być może te gabloty zostaną wzbogacone jeszcze o kolejne takie perełki z prywatnych zbiorów pana Leonarda, ale to jest coś, co warto być i zobaczyć. O godzinie 17:00 dalej w takim temacie właśnie poezji, jak również i wizualizacji, kreacji poezji, nie tylko przez malarstwo, ale tym razem tutaj przy wykorzystaniu różnego rodzaju technik, zaprezentuje nam Marcin Rogalski i Piotr Kasperowicz. Będzie to zarówno promocja tomów VIP, o którym Państwu mówiłam już w audycji, w ogóle tutaj też nazwiska, które teraz wymieniam, to też wcześniej były omawiane albo będą omawiane. I oto iluminacja, tom, który się ukazał pana Piotra Kasperowicza. Zaprezentują nagrania. Jeżeli chodzi tutaj o na przykład o promocję tomu VIP, to przypominam Państwu, że równocześnie moje podcasty, audycje są umieszczane na kanale YouTube Fundacji Otwartych na Twórczość, czyli Fond, Fundacja i Wydawnictwo, w playliście Poezja z dedykacją Radio Głos Literacki. Także po tym spotkaniu będzie czas na literatura a język obrazu, czyli pokaz trzech etiud filmowych, a również dyskusja o niezależnym kinie, którą będzie moderować Igor Frender, a uczestnikami tej dyskusji będzie Jolanta Chowańska, Martyna Załęcka i Jakub Szczapiński. Kolejna pozycja tego dnia to Kamil Prabucki i również jego inspiracje do napisania i ukształtowania powieści Sara. Były to inspiracje muzyczne i to różnych gatunków, począwszy od Kaczmarskiego do Rammsteina, oraz inspiracje malarskie, na przykład twórczość Hieronima Boscha, Franciska Goi, Petera Bergera, Hansa Memlinga. W treści książki pojawiają się bezpośrednie odniesienia właśnie do tych obrazów, a także surrealistyczne wizje bohatera, których spotyka potworne postaci związane i zawarte z płótnami Boscha i Goi. Być może zobaczymy również kilka krótkich filmów promujących tę książkę, powieść Sarę. O godzinie 19:00, na co Państwa szczególnie zapraszam, gdyż to będzie spotkanie moje z koleżankami wraz z Małgorzatą Południak i Anną Błasiak. I będziemy promować swoje książki pod hasłem Przekraczając granice słowa. A tematem będzie przekład, forma i grafika. I porozmawiamy troszeczkę na podstawie tomów, jakie ukazują się właśnie na ten festiwal. I ja tutaj spieszę również jako wydawca z innymi książkami, o których Państwu opowiem. A mianowicie już ukazała się książka Małgorzaty Południak, Pierwszy milion nocy.
jest moja książka w tłumaczeniu Anny Błasiak na język angielski. Jest pod tytułem Beztroska próby wyrazu, a także w wersji angielskiej ukazała się książka Rozpętanie, a w wersji polskiej będzie we wrześniu wydana nakładem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Oddział Łódzki dla Ani Błasiak. Może to jest czas, żeby ja nie mam w tej chwili wierszy Ani Błasiak, ale może w mojej książce zawarłam takie dedykacje zarówno dla Małgorzaty Południak, z którą współpracuję i która przepięknie właśnie oprawiła graficznie, typograficznie swoją książkę, jak również i moją książkę. I w tym momencie mogę zapowiedzieć, że w ramach wydawnictwa Font pojawia się seria wydawnicza Profile, którą graficznie przygotowuje Małgorzata Południak, a także taka mała seria Pocket Size, którą we współpracy z Marią Kuczarą również będziemy przygotowywać i też tutaj się książki ukazały w tej mniejszej serii dla poetów, pisarzy, których będziemy gościć na Festiwalu Literatury do Poznania. To czas na wiersz, na przykład, jeżeli znajdę wiersz, ale na pewno znajdę, wiersz dla Margo P. Motywacja. Ma szybki oddech. Po spojrzeniu w górę, w ślad za niewidzialnym. A zamiast światła snują się cienie. Zrób to. Słychać dookoła dźwięk oszczelnej głowy. A może polecenie brzmi w środku? Rezonuje jak bęben, odmierzając rytm i życie. Czarna peleryna jest za długa, aby tańczyć. Jest za długa, aby wspinać się za spojrzeniem. Wie, że chroni od deszczu, ale już nie pada. Szuka rozwiązania. Sięga po białą kartkę. Intuicja każe pisać, mieszać biel z czernią. W życiu dominują kontrasty. Kolory budzą się po burzy. Tylko cienie zawsze będą szare. A wiersz, który dedykowałam Ani Błasiak, brzmi Naprzód, prawa. To przez wygodnictwo nic się nie dzieje. Stoimy, bo jak idziemy, to dojdziemy. Wykrzyczymy prawa. Prawa, prawda i tak odbija się między głupotą a mądrością. To ściany murowane przez pokolenia, jak wieże sięgające nieba. Zastanawiasz się, dlaczego ludzie patrzą bezmyślnie w górę? Bez współdziałania czas daje upust myślom, od ściany do ściany. To przez wygodnictwo nic się nie dzieje. I patrzysz na nieudany. Ktoś się śmieje, tak. Właśnie on był tam, budował. Ważne są wszystkie elementy. Jest dobrze albo źle. Ktoś się boi żyć albo zbyt chętnie nadaje sobie prawa. Są różne opowieści i wszystko wyjdzie jak z worka. Ukłuje w oczy nie tylko sąsiadom z bliska i daleka. Jeżeli czytam wiersze, to chciałabym Państwu przeczytać kilka wierszy z tomu Pierwszy milion nocy autorstwa Margo Południak. I bardzo lubię wiersz na przykład A kiedy przyjdzie po kogoś? Zadajemy pytania i nic po nich nie następuje. Żaden wizerunek, sposób, w jaki układamy się w łóżkach, otwieramy okna. Nie przynosi to ulgi. Na środku placu stoi kościół. Trzyma się tak od stuleci i na coś czeka. Ludzie wchodzą i wychodzą. Zakładają palta przeciwdeszczowe, znaczą drogi.
Mierzą odległości, budynki wokół opumierają. Tracą szyby, klamki, tynk sypie się na wszystkich kondygnacjach. Po katastrofie zastanowimy się, co mogliśmy zrobić lepiej. Komu dopiąć skrzydła, a komu odciąć dostęp do Wi-Fi. Niby żyjemy w szklanych domach, a jednak rozrost jest jedynie bodźcem do opuszczenia ciebie, mnie, ich. Wiersz pod tytułem Rozprzestrzenianie. Po kilku dniach rozpoznaję na niebie pękate chmury. Dostrzegam deszcz, zanim dotrze do ziemi. Okrywamy się pledami. Sączymy łyski i czekamy na głos książki o miastach. Długie opowieści o tym, jak lśnią srebrne kopuły, galopują dzikie konie. Nisko szybują kruki, barwne kłębki wełny na żywopłocie. Za kilka dni, śmiejesz się, zwiastujemy koniec pory deszczowej. Zakwita krokosomia. W innych miejscach można przejść na drugą stronę i zniknąć. Zostaną tylko myśli i zapach. Odcisk dłoni na drzwiach. I trzeci wiersz, Margo Południak, pod tytułem Różnice. Patrzymy na ileś tam wiersz, złote sznurki wystające z okien. Sierpniowe good morning, unoszące się nad dachami, okrzyki, krzątanina. Kiedyś takie poranki rozpoczynaliśmy od kawy, spacerów i rozmów. Tęskniliśmy za wielkim miastem. W mieście tęsknimy za wiejskim pejzażem. Bierzesz kartkę do ręki i zwijasz w rulon. Patrzysz na świat przez otwór wielkości czereśni. Wypluwasz pestkę za pestką. Proszę Państwa, szanowni słuchacze Radia Głos Literacki. Przedstawiłam, zaprezentowałam Państwu pierwsze 3 dni festiwalu, od wtorku do czwartku. Myślę, że kolejne dni i omówienie tutaj uczestników, a będzie ich dużo, dużo więcej, gdyż tu już się zaczną takie prezentacje, zrobię w następnej audycji. Ale teraz jeszcze powiem Państwu, że jako wydawca przygotowuję, ukazała się książka właśnie moja, jeszcze Głos Empatii w tłumaczeniu Svitłany Bresławskiej na język ukraiński. Ukaże się książka Czas Cze właśnie Svitłany Bresławskiej na język w języku ukraińsko-polskim. Jest w przygotowaniu tom wierszy Romany Cygielnej Szczuraszek pod znamiennym tytułem i z bardzo intrygującą okładką M jak miłość. Redakcji tej książki podjął się Dawid Jung i mogę tutaj Państwu w ramach zaprezentowania tej książki przeczytać notkę, jaka się tutaj ukazuje, że postmodernizm jest postmortem. Poetka Romana Cygielna-Szczuraszek jest mistrzynią ironii, jest bardziej męska niż niejeden macho, bezlitosna wobec kobiecej słabości, a przy tym o paradoksie, potrafiąca zaskoczyć czułością oraz intymnością. Tak więc chwyta czytelnika, niekoniecznie metafizycznie, za wszystkie możliwe narządy, którymi warto życie kontestować, by nie zgnuśnieć, by nie poddać się śmierci na starość, na młodość. To poezja, która eksploruje ból i tęsknoty, rozczarowania i małe zwycięstwa i niczym anatomista w laboratorium rozłoży na czynniki pierwsze złożoność ludzkich relacji, tożsamości i społecznych norm.
by w szaleńczych puentach z literackiego dekorum sięgnąć po cynizm oraz dekonstrukcję tradycyjnych wartości. Niniejsza książka, narracyjnie ożywcza, odważna, bezkompromisowa, to emocjonalna podróż przez zawirowania miłości i oczekiwań. To studium fascynacji cielesnością i przemijaniem, krytyki patriarchatu, alienacji i wreszcie, co najcenniejsze, każdy utwór jest głęboko osadzony w osobistych doświadczeniach poetki, które stają się uniwersalnym komentarzem na temat współczesnej Ars Amandi. Ja tej poezji wierzę. No, Dawidzie, ja też wierzę. I gdy prosi, by raz jeszcze spytać, jak kochać w świecie pełnym chaosu i niepewności. Proszę Państwa, z tym pytaniem powinnam, drogich słuchaczy Radia Głos Literacki, zostawić, aby się zastanowić, jak kochać w świecie pełnym chaosu i niepewności. Także może tutaj będzie jeszcze okazja do przeczytania wierszy Romy, ale myślę, że tak szybko mogę tutaj nie znaleźć, żeby chociaż Państwu jeden wiersz zaprezentować, ale może nawet, o, już nawet mam. Tomik, tak, bo tomik jeszcze jest w przygotowywaniu. Przygotowuje go Maria Kuczara. I otwiera ten tom cytat, bo prawdziwa miłość najczęściej jest rzadka. I pierwszy wiersz, który nam otwiera ten tom, wiersze również są znamienne, gdyż nie mają tytułów, a zamiast tytułu mają daty ich powstania. I nie są poukładane chronologicznie, gdyż zadbał o to nasz szanowny redaktor, że tworzą bardziej taką całość. I pierwszy wiersz ma datę 28 lipca 2024. Kup jej do oczka szczerzuje, żeby oczyściły do dna i mogły lecieć perły, jak grochy okrągłe, szlachetnie bólem, jak Pan Bóg przykazał. Gdy odejdziesz, a odejdziesz, jak Pan Bóg przykazał, od swego grzechu. Drugi wiersz. 20 lipca 2024. Moje serce mocno bije, najbardziej samo przez się i ja go nie rozumiem. Samookaleczenie nie w naszym stylu, ani nie we wspólnym interesie. Bije mnie, bije do kogoś, o kim powinno przestać, żeby nie bolało już nigdy, a uczepiło się wierności jak pies i bije, wyje z kością w gardle i nie umie przełknąć goryczy. Wiersz Lato 2024, też 20 lipca 2024. Lato w pełni. Chłopcy bawią się w bezskuteczne zapładnianie. Kobiety bawią się w bezwodne połowy. Każdy ma ikrę, jakby był bez jaj. Gołe pępki marzą o byciu pępkami świata. Dziewczyny jak trzciny, chwiejące się na nóżkach cienkich i szpileczkach. Bezbrzeżnym brakiem pomysłu na usiedlenia i zasiedlenia gniazd między nogami. Młodzi mężczyźni usilnie podgrzewają atmosferę międzypłciową. Nie trzeba być wróżką, żeby wiedzieć, widzieć brak przyszłości. Szanowni słuchacze Radia Głos Literacki, serdecznie zapraszam na Międzynarodowy Festiwal Literatura do Poznania w dniach 24 września do 29 września. Za tydzień w kolejnej audycji przedstawię programu ciąg dalszy, jak również przeczytam kilka wierszy uczestników tego festiwalu. Serdecznie pozdrawiam Państwa, Lucja Dudzińska.